sprawdziliśmy, jak naprawdę wygląda mój bohater Arturo Quires, którego później ja gram w wersji animowanej. To przyjaciel Ryszarda Kapuścińskiego, angolański dziennikarz, który, dla którego wolność jego ojczyzny jest rzeczą podstawową, o którą walczy. Obaj walczą o prawdę. Specyfika pracy nad dubbingiem, jakby w moim rozumieniu aktorskim, polega na tym, żeby sobie wyobrazić, stojąc przed mikrofonem w zamkniętym nagraniowym studio, sytuację, w jakiej znajduje się bohater. Czyli tutaj zdecydowanie trzeba bardzo mocno uruchomić wyobraźnię po to, żeby emocje, które się kryją pod słowami, były jak najbardziej wiarygodne, jak najbardziej prawdziwe, żeby ten głos nie był odklejony od postaci, nie był odklejony od opowiadanej historii. Ricardo, jeśli choć wspomnisz o Kubie... Tak, wiem. To zmieni bieg wydarzeń. Zmieni bieg? Nie wiesz, że CIA przechwyci tę twoją depeszę? A wtedy zaufaj mi, Ameryka nie ograniczy się do wspierania RPA. Nie zostawią tak tego, wymarzą Angolę z mapy. Tutaj nie chodzi o zimną wojnę, Ricardo. Tu chodzi o ludzkie życie. O przyszłość Angolii, przyjacielu. Szanowni Państwo, chciałem Was bardzo, bardzo serdecznie zaprosić na premierę filmu Jeszcze Dzień Życia, znakomitej animacji połączonej z dokumentem filmu o Ryszardzie Kapuścińskim. Premiera tego filmu niebawem. Ja mam ogromną przyjemność wziąć udział w tymże projekcie, dając swój głos postaci Artura, bliskiego przyjaciela Ryszarda Kapuścińskiego. Naprawdę kawał fantastycznego kina, które chciałbym Państwu gorąco polecić. Pozdrawiam, Arkadiusz Jakubik.